No, generalnie spieprzyłem sprawę, bo mogłem pójść wcześniej, do tego nawet to niestety nie poszedłem. To jest paragon, zapłaciłem 93 zł, ale 7 dych odliczam. Szanowni Państwo, 4 czerwca, uciekamy do Biedronki na zakupy po pracy. Są na promocji buraki zasmażone oraz ogórki burgerów. Zobaczymy, czy mi wszystkiego nie wykupili. Potem musimy szybko wlecieć do Lidla i kupić ćwiartkę z kurczaka. Moi drodzy, jestem przed Biedronką. Mam nadzieję, że wszystkiego mi nie wykupili i że znajdzie się coś, a mianowicie te ogórki oraz ta kapusta zasmażona. Ale to zobaczymy. Szanowni Państwo, zrobiliśmy małe zakupy w Biedronce, zapłaciliśmy dzisiaj 2 zł. Jeśli chodzi o paragon, pokażę Wam, bo jak dojdziemy do domu. Teraz musimy zapieprzać do Lidla, także odniosę wszystko, co mam do domu. Ładuję się do samochodu, jedziemy do Lidla po łódka z kurczaka. Choć wątpię, pierwsza godzina 19:20 dostanę je, ale można spróbować. Nie mam ziemniaków. Na dziadowanie polskie jest to niezbędne. Mięso mielone kupiłem już wcześniej, dlatego 14 zł doliczę do naszych kosztów i zobaczmy, co to dalej będzie. Zawsze jak wchodzę do windy, je śmierdzi ziołem. Nie wiem, czy ja raz, czy sąsiadka co chwilę tego psa wyprowadza, czy chłopaki na demoncy mieszkają po piątkę. Zawijam. Biorę kluczyki i zawijam do Lidla, żeby kupić ćwiartki z kurczaka, choć myślę, że robię z siebie idiota o tej godzinie. Jest godzina 19:30, o tej godzinie będą ćwiartki z kurczaka. Kilo było za piątkę na promocji od poniedziałku do środy. W ogóle jestem zgrzany przez te zakupy, tyle niosłem tego wszystkiego. Ach. Dobra, Delico, kluczyki są. Skleroza. Okej, okay, samochód nie chodzi. Nie, dobra, śmiga wszystko. Musiałem zobaczyć, czy jest ok. Mam do Lidla jakieś 450 metrów, ale ten wam szedłem 2 km rano, 2 km z powrotem z buta, gdzie mi się nie chce chodzić. Dobra, z podziemi wyjeżdżamy. Zawsze tak światło napieprza. Okay. Trzeba, jest taki głupi wyjazd tutaj. Trzeba się w koboły nie znowu wpieprzyć. Kolejnej stróżki mi nie trzeba. Pociągnął z dwójki, pociągnął! Ach, dobra, widzimy się w stepie, pa. To jest paragon, zapłaciłem 93 zł, ale 7 dych odliczam, bo musiałem kupić na prezent zestaw Jägermeistera oraz piersiówka. Także 7 tych za to poszło. Zapłaciłem 23 zł za ponad pół kilo nogi z kurczaka. Tam będą jakieś 4 pewnie kawałki łódka wyfiletowane oraz 4 paczki łódek z kurczaka oraz 3 słodkie chwile. Ulubiony mój smak, owoce leśne. Nie jest to zbyt zdrowe, ale będę miał jakąś pewnie chwilę słabości, jak to każdy ma podczas diety, więc uznałem, że będzie stosowne to kupić, także zawijam do domu, odpalam samochód i uciekamy stąd, ponieważ jest prawie godzina 20, a jestem spocony, brudny, nieumyty, śmierdzący,
I zawsze ten sam problem, powiem wam, największa głupota. Zamiast wziąć kluczyki do ręki, zanim się wchodzi, no na szczęście mam tutaj w kurce, czasami jest, że trzymam je w kieszeni, zapnę się pasem i potem szukam ich. Także to jest taki krótki wrap-up, końcówka dnia 4 czerwca. Podzieliłem wszystko na dwie części, można powiedzieć nawet trzy, ponieważ tu mamy wszystkie pałki, z tego będą dwa obiady. Mam tutaj 8 pałek, czyli 4 pałki wjadą pewnie na jeden obiad. We frajerze to będziemy robić. Ćwiartki podzieliłem na dwie połówki, mianowicie na te pałki oraz na udka. Nie wykrawałem tej kości ze środka z tego względu, że prawdopodobnie będę również robił udka w airfryerze. Dlatego nie chcę, żeby mięso za bardzo było suche, więc nie wyciągałem tej kości. Zawsze robię tak, że oddzielam łydkę oraz udko w taki sposób, żeby było jeden taki duży filet. Jak widzicie, to mięso jest pięknie wyfiletowane, a wiecie co jest? To jest to mięso z nogi kurczaka, co kupiłem minus 50% za 6,24, czyli 2 zł mnie kosztował taki jeden kawałek. Bardzo ładnie to jest wyfiletowane, dlatego powiedziałem, że nie będę się bawił w filetowanie tego wszystkiego. A to są śmieci. Przerobione. Tyle wyrzucam. Szkoda, że nie mam psa, ponieważ pewnie by się ucieszył, przygotowałbym to w kostce rosołowej, ale... Vlog na dzisiaj. Mięso jest podzielone. Możecie zobaczyć. Ile z tej perspektywy? Widać. Ok. Tu są śmieci. To jest podwójne udko. Powiem wam tak, jeśli mam te bułki w zasadzie, no to mogę na jeden obiad zrobić sobie dwa burgery takie z kurczakiem. Podsmażyć te udka oraz nadziać. Czyli w sumie nie nadziać. Zrobimy takiego chicken burgera z udek. Pozostałe udka zjemy pewnie z ziemniakami. Ja będę je robił w airfryerze. Jeśli będę miał ochotę na kotleta, to pewnie tą kość wyciągnę i zrobimy z tego jakieś kotlety na obiad. No zobaczymy. Patrząc na budżet, zostało mi jakieś 30 zł? 35 zł do 90. Także musimy kupić jeszcze trochę cebuli. Niczego na śniadanie nie mam. Właśnie. Trzeba to przemyśleć. Idziemy do netto 6 czerwca, ale jestem przypieprzony tragedią. Szkoda, że się nie ogarnąłem znacznie wcześniej. Ponieważ teraz jest 8:30. Nie wiem, czy wszystko będzie w markecie, także zobaczymy. Powiem wam, że na szczęście market jest pusty o tej godzinie, więc chyba będziemy mogli zrobić normalne zakupy i szukam teraz tego skyra wysokobiałkowego, także spoko. Ósma z groszem, netto pusty, także zajebi się. No, generalnie spieprzyłem sprawę, bo mogłem pójść wcześniej, do tego nawet to niestety nie poszedłem. No i te serki wysokobiałkowe już niestety nie było. Więc totalnie zawaliłem, tym bardziej, że wstałem po godzinie 7. No, w zasadzie było za 10:07, mogłem się wcześniej ogarnąć. Też pracowników pytałem, ale wiecie jak to jest, nie? Market jest pełen rzeczy, no i ja też nie oczekuję, żeby każdy pracownik był zorientowany, co jest na stanie, tak? Mapka wskazała półkę, gdzie wszystkie partyjne rzeczy są. Tam nie było niczego, także
zmarnowałem poranek. W międzyczasie ogarnąłem sobie, co jest na promocji w Biedronce. Nic nie ma, nie będę specjalnie na siłę niczego kupował, także wleciłem po pracy do Lidla. Jak niczego nie będzie, to nie będzie. Już płakać nie będę z tego powodu. Jak nie będzie tej mozzarelli w Lidlu, to już się nawet nie zdziwię. Nie będzie, to nie będzie. Po prostu już... Nawet nie jestem wkurzony, powiem wam. Zmarnowałem godzinę. Godzinę... na nic. By kupić trzy produkty z Netto. To już jest jakaś paranoja, nie? Jeszcze nie będzie, no trochę wisienka na torcie, nie ma niczego, mozzarelli nie będzie, o chyba beka, po prostu śmieję się już z tego. Zaraz zawijam do domu, zrobiłem zakupy w Lidlu, na szczęście ta mozzarella była, to taki jeden plus z tego wszystkiego, nawet dużej było. Kolejnym plusem jest to, że kupiłem spód do pizzy, bo widziałem, tam była promocja minus 50% oraz dwie paczki, w zasadzie dwie sałaty w takiej paczce. Sałata, ojejku, wiecie co, mam dziurę w głowie, po prostu zapomniałem, jak to się nazywa. 25 zł zapłaciłem w Lidlu, tak czy siak, 12 zł w Netto. Wszystko wyłożymy na stół i zobaczymy, co jest jeszcze nam potrzebne. Ja myślę, że to dziadowanie trzeba będzie robić dwutygodniowe, bo trudno jest rozplanować zakupy na tydzień. Te produkty mi potem i tak zostają na zaś, więc no wiecie o co chodzi, tak? Trudno obczaić, co człowiek będzie chciał zjeść w ciągu całego tygodnia. No jest to praktycznie niemożliwe. Specjalnie wziąłem gazetkę z Netto, bym pokazać, czego nie było. O czym mówię? Właśnie tego. Skiery. No dobra, krótkie podsumowanie na koniec dzisiejszego dnia. Także ogólnie zapłaciliśmy za wszystko 92 zł z hakiem, ale powiem wam, taki plus jest, że uważam, te zakupy starczą na więcej niż 7 dni. Myślę, że 8, może 9 dni na spokojnie pociągniemy. Jest to również uzależnione od naszego wysiłku fizycznego, ruchu oraz temperatury, ponieważ im jest cieplej, tym przynajmniej mi nie chce się aż tak jeść. Nie czuję takiego zapotrzebowania kalorycznego na przeżycie danego dnia. A przechodząc teraz do zakupów, to zacznijmy może od ziemniaków. Na to nie patrzymy, to jest moja kolacja, reszta płatków plus mleko 3,5% z poprzedniego challenge'u. Co to również jest? Sałata rzymska, o której wspominałem, podzielony tutaj kurczak. Na około 5 obiadów mi starczy, może 6, jeśli będę tam oszczędzał. Jogurt grecki, jedne smarowidło jakie mam. 7 bułeczek mlecznych. Ciasto na pizzę, 0,5 kg mozzarelli, 1,7 kg pomidorów. To takie, powiem wam, no z czym wam się kojarzy w zasadzie polskie śniadanie? No, polskie śniadanie mi się kojarzy albo z jajecznicą, albo z kanapkami, z pomidorem. Głównie gdzieś tam jest jajko zawsze w polskim śniadaniu. Przynajmniej u mnie w rodzinie tak było, więc kupiłem jedno opakowanie tych jajek z Lidla. Zaokrąglę kwotę za to wszystko, powiedzmy, że to jest 100, ale myślę, że przetrwamy więcej niż tydzień na tym. 8 dni, może 9 z hakiem. Jednocześnie no powiem wam, no ja kupiłem to wszystko na promocjach, no zobaczcie sami. No tu jakoś nie ma kokosów. Tu mam jeszcze kulkę mielonego. To jest akurat to, co miałem w zamrażalniku jeszcze, więc to wykorzystam. No i pieczarki z poprzedniego challenge'a, których nie wykorzystałem. Oraz jedna rzecz z poprzedniego też challenge'u, a mianowicie mleko. I dodam je tutaj. Także jest tylko, zobaczcie sami. Mamy jajka, mamy dwa ogórki, pieczarki, trochę kurczaka tutaj jeszcze. To jest jakaś paranoja. Bułki, szpinaki, i wszystko było kupione na promocji. Ja tu nie robiłem jakichś nie wiadomo jakich zakupów, no nie rozpieprzałem się z kasą. Moi drodzy, prośba jest do was skierowana odnośnie wytypowania dwóch śniadań oraz dwóch obiadów i dwóch kolacji z tych produktów, które widzieliście na stole. Jakie są wasze pomysły, co byście z tym wszystkim zrobili?
czekam na wasze propozycje. I dajcie mi znać, czy uważacie te zakupy za rozsądne, czy nie. Czy byście coś zmienili, co byście kupili? Takie pytanka ode mnie. Także trzymajcie się, życzę wam miłego weekendu. Pa, pa.